Matko. No i tak, kochani, możemy się bawić w nieskończoność, czyszcząc nasz ulubiony statyw, ale jak temu zaradzić, już za chwilę. Moi drodzy, jak już zmoczyliśmy ten statyw, no trudno, no stało się. Natomiast proponuję przed kolejnym użyciem bardzo dobrze go wysuszyć. To znaczy, każdą nogę wyciągamy na maksymalną długość. Ja akurat Wam prezentuję ten statywik, który Benre, go kocham, dlatego że jest bardzo mały, wygodny, prawie nic nie waży, a bardzo wytrzymały, jeżeli chodzi o głowicę kulową. Ale nie w tym rzecz. Więc tak, rozsuwamy na maksymalną długość. Odblokowujemy wszystkie te zatrzaski. Bieżąca woda, prysznic najlepiej. I tak zostawiamy do wyschnięcia. W momencie, kiedy on już nam wyschnie, suszymy go, czy przepraszam, wycieramy go ręcznikiem do sucha, czy jakimiś tam ręcznikami jednorazowymi. I kiedy jesteśmy pewni, że już nie ma wody, a najgorsze, że nie ma piasku, bo z tym jest największy zawsze problem, to wszystko skrzypi. Nie ma nic gorszego, jak takie pocieranie piasku o te nogi, które chowamy, rany boskie, to. I wtedy proponuję Wam go naoliwić. No, są osoby, które oliwią WD-40. Ja WD-40 do statywów nie używam. Nie tylko ze względu na bardzo intensywny zapach i ten tłuszcz, ale używam silikonu w sprayu. Taki jak większość kierowców, w tym ja też, używam do konserwacji uszczelek w samochodzie. Powiem Wam, się kapitalnie sprawdza. Mało tego, on się na tyle fajnie sprawdza, że to wszystko chodzi cichutko, bez oporów jakichkolwiek najmniejszych i jest sprawa załatwiona. Tak, jeżeli chodzi o czyszczenie statywu, to myślę, że każdy z nas to przerabiał. Fajnie jest, jak statyw jest rozbieralny. No niestety, te najdroższe statywy mają tą opcję, te tańsze nie, dlatego musimy się męczyć czasami wiele godzin. I właśnie, żeby uniknąć tej męczarni naszej z czyszczeniem statywów, potrzeba matką wynalazków. Nie wiem, czy będę oryginalny, mówiąc, że wymyśliłem patent. No po prostu go stosuję od paru lat i chciałem go dzisiaj Wam sprzedać, bo naprawdę się genialnie sprawdza w terenie, w każdym terenie. Po raz kolejny przypomnę, gdzie fotografuję. Bagna, tereny takie na podmokłe, więc stawiam statyw z tym patentem, który zaraz zobaczycie. I ja, nie zdarzyło mi się, żeby woda się dostała do środka. Nie zdarzyło się, żeby piasek tam dotarł, czy jakiekolwiek inne zanieczyszczenia, brudy, które powodują, że nasz statyw nie będzie tak funkcjonalny, jak być powinien. A tym patentem, moi drodzy, jest zwykły worek na śmieci. I teraz tak, w zależności od statywów, jakich używamy i w zależności też od tego, na jakiej głębokości będziemy pracować ze statywem, po prostu tej wielkości worek używamy. Jeżeli ja chcę mieć statyw na wysokości 150 metrów, bo na przykład fotografuję w wodzie, gdzie stoję w woderach po pas, to mam takie worki zawsze w samochodzie, 100-litrowe. Tylko co jest ważne, moi drodzy, żeby nie było powietrza w tych nogach. To znaczy tak, ja akurat mam duży worek teraz, nakładając worek cały, skręćmy go, żeby tego powietrza się wyzbyć. No i teraz ktoś powie, ok, dobra, worek jest, statyw jest, ale jak to zabezpieczyć, żeby woda na mnie nie wlatywała? Ja używam, kochani, takiej taśmy kupionej w sklepie motoryzacyjnym. Czarna jest, biała, siwa, no akurat innej nie było, więc wziąłem siłą, ale tu nie chodzi o kolor, bo to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Chodzi o to, że ona jest nieprawdopodobnie wytrzymała i wodoodporna. Czyli nakładając ten worek, o którym wcześniej mówiłem, słuchajcie, ja nie nakładam teraz tego worka dużego, bo szkoda mi, znaczy chcę zaoszczędzić Waszego czasu tak naprawdę, bo statyw mam akurat mały, rozłożony, bo na dużym jest sprzęt. I skręcamy i tak, na samym dole, czyli tu, gdzie mamy podstawę. Raz, dwa razy owinąć. Wystarczy w sumie, kochani, słuchajcie, raz. Ta taśma jest tak cholernie wytrzymała,
że ona mi się jeszcze nigdy nie przebiła. Mniej więcej w środku i na końcu, ewentualnie, znaczy można rzadziej to zrobić, można ciaśniej. Chodzi po prostu o to, żeby takie balony się nie robiły, które nam też będą no, przeszkadzać. Czyli w jednym miejscu, w drugim, w trzecim. I na takim statywie możemy, kochani, pracować miesiącami i wierzcie mi, nic się nie dzieje. Przecież ja większość zdjęć, które znacie, te sławne moje chociażby te lelony w wodzie, czy inne, dokładnie tak fotografowałem. Ja sobie nie wyobrażam, żebym stał w wodzie potąd, trzymał ciężki sprzęt. To są, kochani, efekty trzymania bez statywu, dosyć długo. Nadgarstek niestety pada, przynajmniej u mnie. I właśnie ten patent się sprawdza po prostu genialnie. Także, kochani, pierwszy patent już jest, czyli statyw, jak zabezpieczyć przed wodą, przede wszystkim przed piaskiem, bo to jest najważniejsze. No i teraz przechodzimy do patentu numer 2. To chlopotanie, powiem wam, uwielbiam. Jesteśmy oczywiście dalej, cały czas w terenie. Ileś już set metrów przeszliśmy, może i kilometrów. I teraz czas się rozglądnąć, żeby chociażby, nie wiem, coś zjeść, odpocząć. Cholera, wszędzie mokro. Prawie wszędzie. No tak, spodni, kurczę, trochę szkoda, bo jest po deszczu, pokrzywy. Dlatego, kochani, zawsze mam z sobą moją tajemniczą tasiemkę. Już wam mówię, o co chodzi. Mówiąc o jakiejś tajemniczej tasiemce, to oczywiście żartowałem, kochani, bo to jest nic innego jak coś, co każdy z nas zna. Takie fajne pudełeczko, słuchajcie, popatrzcie. To jest lekkie jak pióreczko. Styropian. Bardzo często, kiedy jestem na stawach, jakichkolwiek stawach, to no, wiecie, jak te warunki panują. Szczególnie jesienią, kiedy jestem na rykowisku. Nie chcę taszczyć sobą sprzętu pod tytułem jakieś siedziska, krzesełeczka. No, raz, że nie wypada, dwa, no, jakoś tak. Każdy kilogram robi się potem, no niestety, my to czujemy na sobie. Więc wymyśliłem już lata temu taki patent. Mianowicie, słuchajcie, styropian, zwykły styropian. Wszędzie go można dostać. Ja akurat go dostałem od budowlańców, gdzie koło mnie jakieś tam apartamentowce powstają. Duży styropian. Przeciąłem go, słuchajcie, na takie kawałki 30, no powiedzmy, momencik tak na 50. Pod siebie. I ten cały styropian został owinięty taką folią. Kochani, to jest taka folia budowlana. Ja ją kupiłem w takim markecie. 6 na 6 metrów. Potrzebne mi było do dostrojenia swojej czatowni i duży kawał mi został. Mówię, no przecież szkoda tego wyrzucić, no to coś z tym trzeba zrobić. Dlatego wpadłem na genialny pomysł, słuchajcie. I właśnie owinąłem trzy razy ten styropian. Do tego tasiemka idzie tutaj, słuchajcie, dookoła całości, żeby można było spokojnie sobie na ręce, na plecy coś takiego przewiesić. Po pierwsze, nic, ja tego w ogóle nie czuję, bo to nic nie waży. Dwa, jak wiecie, ciepło w pupę zawsze jest, bez względu na pogodę, a szczególnie w okresie tym jesienno-zimowym. Słuchajcie, ja to daję pod tyłek, normalnie ogrzewanie. I w ten sposób można sobie siedzieć godzinami. Nie żadne krzesełka, bo po pierwsze, ciężkie, niewygodne. Przynajmniej ja tak uważam. A wyobraźcie sobie teraz tak. Mamy statyw, duży statyw. Z reguły to są nasze te statywy do naszych tych obiektywów ciężkie. Do tego dołożymy plecak ze sprzętem. Dołóżmy do tego, kochani, karimatę, siatkę maskującą, no żeby 10 razy nie biegać tutaj z powrotem. Do tego jeszcze, nie wiem, jakieś sztyce, cokolwiek innego. Oczywiście, aha, worek z jedzeniem i piciem, nie? Bo to też najważniejsze. I z 5 kg, no nie, no z 2 kg nam się robi potem 8, 10 i nam się po prostu ewidentnie nie chce. Dlatego, kochani, coś takiego jest rewelacją. Mało tego, to można brudzić wszędzie. Nawet jak się zamoczy, to co z tego? Nic się nie dzieje.
Nieraz ja to przecież ubłociłem i to, Boże, to wyglądało tak, jak że musiałem długo szukać, gdzie ja to zostawiłem w bagnie. Słuchajcie, wyciągam prysznicem, do, tutaj nawet jakieś rzece w domu jeszcze nas doprawiam, te jakieś tam niedoróbki. Sprawa załatwiona, kani patent. Słuchajcie, grosze to kosztuje. No mówię, jakby ktoś kupił, no bo ile sterpa może kosztować? No szczerze, nawet nie wiem. A poza tym, słuchajcie, wszędzie go jest pełno. Coś takiego owinąć. Owijać nawet też nie musicie. Wystarczy, tylko że mówię, ja to owinę względów nie tylko estetycznych, ale dwa, no ta siemka, żeby miała jakoś tą no, fajną do transportu, żeby to, słuchajcie, o, żeby tego pod pachami nie niósł, no nie wiadomo jak. I to jest drugi, który się po prostu fajnie u mnie sprawdza w terenie. Ładna pogoda, ale zaraz się będziemy zbliżać do trzeciej rzeczy, którą wam chciałem pokazać. No w sumie nic specjalnego, już właśnie ją widzimy. Namiot fabryczny, który doskonale każdy z nas zna. Namiot sam rozkładający w cenie od 50 zł do nawet 120, bo takie widziałem na aukcjach. Słuchajcie, no namiot bardzo prosty, który wielu z was posiada. Ja jak widzicie zresztą też, ale chciałem wam, jeżeli chodzi o ten namiot, pokazać parę fajnych przeróbek, które no, mi bardzo pomagają, a wcześniej no, żałuję, że nie wpadłem na taki genialny pomysł. Jeszcze raz dla przypomnienia, moi drodzy, ten namiocik, zamek jeden na zewnątrz, tutaj widzimy, o, moja Rusia, moskitiera, cudowna rzecz. I teraz, moi drodzy, wchodzimy powoli do środka. No, chociaż tutaj nie wieje. Ponieważ, kochani, przez lata robiłem jeden podstawowy błąd. Tutaj, gdzie jest wejście, teraz widzimy, to zawsze było wejście i wyjście. Czyli po prostu, mówiąc krótko, na ten namiocik narzucałem siatkę maskującą i właśnie tym przodem wchodziłem i wychodziłem lata temu. To było oczywiście duży błąd. Teraz postanowiłem go no, adoptować pod swoje potrzeby, czyli tutaj jest fabryczne wejście, znaczy czy wyjście, no jak zwał, tak zwał. Ja po prostu tędy wchodzę do namiotu, a przód mam z tej strony. I teraz, moi drodzy, wyjdziemy na chwilę, bo chciałem wam pokazać go z zewnątrz, mianowicie o co chodzi. Jak mówiłem, fabrycznie on jest zrobiony w ten sposób, że tutaj mamy wejście, prawda? Tylko jedno jedyne. I z tej strony fabrycznie również jest dodany taki wywiecznik. Zwróćcie uwagę. On oczywiście w wersji jeszcze nie przerobionej ładnie się tutaj podwijał. Tu jest taka o, szlufka, zahaczaliśmy i było piękne okienko. Oczywiście fabrycznie podklejone siatką. Co ja zrobiłem? Mianowicie opuściłem to do takiej, do tego momentu, który widzicie. To jest jakieś, ja wiem, no 2,5-3 cm. Zostawiłem specjalnie taki pasek. Na co? Na obserwację. Tylko i wyłącznie. Ponieważ mówię, wejście jest z drugiej strony. O, teraz obniżę kamerę. O, widać wejście. Czyli generalnie, mając zasiadkę w nocy, ja wchodzę do namiotu od tyłu. Czyli namiot jest na przykład, nie wiem, w trzcinach, w krzakach, ja wchodzę od tyłu i od razu mam sprzęt rozstawiony. Ponieważ zawsze irytowało mnie, kiedy musiałem pracować mokrym sprzętem, chodzi mi o obiektyw. Więc co zrobiłem? Dokleiłem takie, no z takiej tej folii, którą znacie ze styropianów wcześniej prezentowanego, też takie kawałeczki zostały i słuchajcie, podkleiłem to w ten sposób, klejem polimerowym. Ważne jest, żeby pamiętać, żeby te odcinki dobrze popodklejać. Bo jak tutaj nie będzie podklejone, woda nam leci na cały sprzęt. Jeżeli mocno pada, ja obiektyw mogę oczywiście cofnąć. I wtedy obiektyw, powiedzmy, jest gdzieś w tym miejscu i nic mi do środka nie leci. Tak samo jest z drugim. Mniej więcej to tak wygląda. Czekajcie, to jest na drugi obiektyw. To są takie te dziury, znaczy tak, w formie krzyża przeciąłem, zostawiłem to, tylko jest tutaj podklejone po bokach, żeby, o tutaj,
Momencik, zaraz to będzie dobrze widoczne. W tym miejscu jest podklejone, żeby dalej się nie rozrywało. I w ten sposób zabezpieczyłem sprzęt przed zalaniem go wodą. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no tak, no ale są sprzęty czy tam obiektywy, które są zabezpieczone fabrycznie uszczelkami. Zgadza się, na mój również. Przecież pamiętam parę lat temu, kiedy prowadziłem warsztaty, dokładnie na ten obiektyw, kiedy testowałem go dla firmy, nie padało, nie kropiło, rzęsiście, to była ulewa. 2 godziny, moi drodzy, na to non-stop, do dzisiaj służy. Nic się nie stało. Dobra, kochani, wracamy teraz do namiotu. O, z drugiej strony tak się prezentuje. Ale a propos jeszcze tych moich kominków, ja to nazywam, czy tych rękawów, można oczywiście wszyć tutaj taki rękaw. Tylko chodzi o co? Żeby to zrobić, oczywiście każdy pod swój rozmiar swojego obiektywu. Także to już mi się indywidualnie każdy z Was dobierze. Ale też o co mi chodziło, moi drodzy. Mając taki rękaw, ja w środku będąc mogę zmieniać obiektywy i jeżeli nie ma wiatru, to oczywiście jest stabilne i wtedy tak. Nikt nic nie widzi, że coś się tutaj chowa, coś się wysuwa. O to właśnie chodzi, żeby po prostu w pełnym komforcie pracować. Także moment, jeszcze raz wrócimy do środka, bo chcę jeszcze Wam pokazać jedną taką rzecz. Właśnie dokładnie, moment, tą łatę, którą widzicie. Zaraz powiem, jakie ona ma znaczenie. Dobra, nurkujemy z powrotem, kochani. O co chodzi? Siedząc i patrząc, tak jak teraz, popatrzcie. Widoczek piękny. Nie ma szans, żeby nas zwierzyna przez taki paseczek, zaledwie no, te 2-3 centymetrowy, zobaczyła z daleka. Natomiast my widzimy wszystko. I teraz, siedząc w takiej czatowni, powiem szczerze, że już miałem parę razy taką no, wpadkę, nie ukrywam, że coś szło z lewej, coś szło z prawej. Ja tutaj, o, staram się wychylić, no nie widzę, z drugiej też nie. No więc wykombinowałem sobie, kochani, co? Zrobiłem takie moment, może z drugiej strony będzie łatwiej. O, nie wiem, czy jest dobrze widoczne. Takie nacięcia, po prostu. Przeciąłem pyk, nakleiłem na zewnątrz łatę, którą widzieliście, z tego samego materiału, co był pokryty styropian. I teraz tak, coś idzie, ja lekko podchylam, patrzę, popatrzcie. Ok, nic nie ma, pyk, pyk. Proste, skuteczne, a najważniejsze, że cholernie cieszy. I teraz, moi drodzy, jeszcze raz popatrzcie, jak to wygląda od środka. Sprzęt, to jest stanowisko na drugi aparat. I jeszcze jedna będzie przeróbka, która, powiem szczerze, już chodzi jakiś czas za mną. Oczywiście ją zrobię na dniach. Mianowicie, żeby statyw, który widzicie, nie zajmował mi aż tak dużo miejsca, to ja chcę w miejscu dokładnie pod okienkiem, to muszę oczywiście wymierzyć, tutaj zrobić taką dziurę na jedną z nóg. I wtedy on będzie stał, o, ja go teraz cofnę, odwrotnie. Czyli jedna noga będzie na zewnątrz, a te dwie będą równolegle, pięknie do ściany namiotu. Po prostu, po pierwsze, zyskam mnóstwo miejsca, naprawdę, wbrew pozorom. No i dwa, będzie się gdzie położyć. Aczkolwiek jest to, mówię, namiot naprawdę duży, spory w środku. Bardzo ciepły, nie przemaka. Także, kochani, za stówkę, dokładnie 102 zł z przesyłką zapłaciłem za niego. Sprawi nam wiele frajdy i radości. A na koniec zostawiłem, moi kochani, taki patent, który ja najbardziej lubię, którym się sprawdza zawsze w 100%. Mianowicie, każdy z nas to zna, jest to nic innego jak worek żeglarski. Akurat ten, który ja używam, to jest taka guma, coś podobna jak do woderów. Zobaczcie. Coś takiego. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Z mocowaniem oczywiście na pasek.
I dlaczego nie mówię? To nie jest dla nikogo żadna nowość, ale jak używam w tej fotografii, którą my uprawiamy. To jest worek, który ma 40 litrów pojemności. Tu ładnie, ładnie nawet jest napisane. I do niego wchodzą trzy siatki. Te dwie zielone, które znacie, o wymiarach 3x3 i ta jedna pustynna. Oczywiście wszystkie zwinięte, jeszcze zostaje mi tyle miejsca. Ale ja ją używam bardzo często, jak na przykład idę przez trzciny, gdzieś tam w oderach, przedzieram się przez wysoką wodę, nawet jakieś tam błotko. Wsadzam, słuchajcie, obiektyw ze sprzętem i popatrzcie. Caluteńki, tutaj nawet 400-28 wchodzi kanonowska bez problemu. Popatrzcie, jeszcze jest masę miejsca. Mogę dopchać to siatką. Zwijam w ten sposób, jak wiecie. I się z tym nic nie robi. Sprzęt mamy doskonale zabezpieczony. Przed wszystkim. Ja mówię, przed chwileczką powiedziałem, że je używałem jako do siatek. Zgadza się, używam je do dzisiaj do siatek, ale też czasami do sprzętu. Jeżeli zostanie mi siatka, a na przykład są gęste trzciny czy zarośla, a jestem w kamuflażu, to co robię? Po prostu siadam na niej jako siedzisko. Więc mówię, zastosowań tego worka jest mnóstwo. Popatrzcie, fajne, wygodne, bezpieczne. No, jak ktoś już się bardzo boi, że można uszkodzić sprzęt, co no, nie spotkałem się z takim przypadkiem. Może sobie, nie wiem, jakieś gąbki dać, ale to jest, uważam, bez sensu. Także, kochani, przebrnęliśmy przez statyw, zabezpieczenie statywu, takie najprostsze. No, oczywiście są koledzy, którzy używają jakichś różnych dziwnych, fajnych patentów. Mówię dziwnych, bo jakieś takie osłony na kiełbasy, co ostatnio podesłał mi jeden z Was na Messengera. Można oczywiście używać do samej końcówki statywu zabezpieczenia takich fajnych gumek w kiosku sprzedawanych. Wiemy, o co chodzi. Też znam takie osoby, ale to mówię, inwencja twórcza. Ja stosuję z tymi workami patent, którym się sprawdza. Oczywiście czym grubszy worek, tym lepszy. Nie są to akurat 100-litrowe. No ja Wam prezentowałem taki, bo innego nie miałem. Ale mówię o takim krótszym, czyli adekwatnym do naszej statywów i do wielkości, w jakiej chcemy go rozstawić. Był namiot, przeróbka namiotu i oczywiście patent, który po prostu kocham, bo to jest taki wszechstronny. Ja zawsze mówię, że każdy przez lata pracy swojej w terenie ma jakieś sprawdzone swoje systemy zabezpieczenia sprzętu, tudzież inne jakieś fajne wynalazki. Ja się bardzo cieszę, kochani, bo to taka nasza wzajemna współpraca, że ja robię te filmy, takie powiedzmy no poradniki. Kto z nich korzysta, to naprawdę cieszy, bo pewne rzeczy ja przerabiałem przez długie lata. I szlak mnie trafiał, bo tak, coś zepsułem, z czymś sobie nie mogłem dać rady. Poszedłem, coś, wszystko mi zamokło. I to wszystko w sumie, słuchajcie, sprowadzało się do tego, że człowiek przychodził do domu zmęczony jak pies, z wynikami zdjęciowymi prawie że zerowymi. A no i mówię, no, efektów praktycznie żadnych. Pytacie mnie, gdzie kręcę filmy. Generalnie na Dolnym Śląsku. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Ja serdecznie dzięki za uwagę. No, z tym kręceniem filmów, kochani, to różnie bywa, bo tak, jest piękna pogoda, idę w teren, to mam zdjęcia. Potem zabieram się za filmy, zaczyna deszcz padać. Taki mamy cały maj, kwiecień był zimny, jak bardzo zimny. No, ale teraz myślę, że już będzie o wiele, wiele lepiej. Następne odcinki już są tak praktycznie gotowe, przygotowane do wrzucenia. Także myślę, nie dalej, jak za 2 tygodnie będzie już następny, wyjątkowo, no bo mówię, kochani, tą przerwę trzeba jakoś nadrobić. A oczywiście, jak zawsze, no, powitałem Was, jak również żegnam w otoczeniu oczywiście pięknych lasów. Oczywiście jak gdzie, no, w Dolinie Baryczy.